Witam Cię serdecznie, Andrzeju. Witam. Masz dla nas jakieś rewelacje? Dobre relacje. Same słów autorii wszystkiego i niczego. Tutaj coś wynika, nic nie wynika. Ale może dobrze wziąć ją pod uwagę, dlatego że może nam się zacząć łatwiej żyć. No więc, od czego można byłoby tu zacząć? No myślę, że od próby, papier toaletowy i ziół, i drzew, i krzewów. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że drzewa, zioła, krzewy nie chcą nam pomóc wprost. Ale poczekaj, papier toaletowy to brzmi trochę dziwnie. Dla wielu nie. na pewno. No, to jest to kawałek celulozy, czyli coś organicznego. Pochodzącego z ziemi, pochodzącego z drzew. Co prawda po recyklingu, ale nieważne, jest to celuloza. Natura, czy też jak gdyby ziemia, rozpoznaje celulozę jako coś swojego. Więc jeśli przyłożymy papier toaletowy do pnia drzewa, na przykład klona, czy na przykład biloby, czy na przykład do lipy, i przytulimy się do papieru, no to w tym momencie zauważymy, że powstanie dość mocna reakcja my, papier toaletowy. A powiedz mi, dlaczego nie bezpośrednio do drzewa? Nie, no bezpośrednio papier bezpośrednio do drzewa przykładamy. Ale większość uważa, że drzewa dają nam taką możliwość. Drzewa nie będą chciały nam pomóc. A skąd ten wniosek? Wniosek, no właśnie, skąd ten wniosek? Jak to zauważyłeś? To jest wniosek, to jest jak gdyby obserwacja. To samo będzie z ziołem. Wystarczy na przykład przyłożyć papier toaletowy do arcydzięgła na przykład, czy do krzaku róży. No to będzie bardzo dobre przyłożenie. I w tym momencie my dotykamy się papieru. Na przykład możemy trzymać w ręce ten papier, w dwóch dłoniach. I zauważymy, że reakcja będzie dość duża. Reakcja będzie polegała na tym, że krzew będzie chciał oczyścić papier, a my go będziemy ciągle jak gdyby brudzili, trzymając go w rękach. No, jeżeli już zauważymy to, a nie sposób tego nie zauważyć, bo po 5 minutach w tej pozycji coś się stanie na nas, czyli no, podejrzewam, że będziemy troszkę czystsi, będziemy się lepiej czuli. Wiem, że to są obserwacje wieloletnie Twoje. No już prawie 7 lat jak gdyby, jak zajmuję się tym tematem. I być może to jest taki fakt najbardziej zastanawiający. Dlaczego Ziemia nie chce nam pomóc? Przecież my chlubimy się tym, że jesteśmy dziećmi Ziemi. Ale być może nie jesteśmy dziećmi Ziemi. Być może jesteśmy pewnego rodzaju bękartami na Ziemi, które jak gdyby robią co chcą. Mają dziwne potrzeby i wykonują rozmaite dziwne ruchy, żeby tą ziemię zniszczyć. No właśnie, i tu dochodzimy do początku. Jak to wygląda? No właśnie. To jest jak gdyby teoria wszystkiego i niczego. Jeśli już to wiemy, no to wiemy też o następnych sposobach. Można wziąć na przykład garść trawy i poprzez trawę na przykład próbować jak gdyby próbować się oczyścić. W tym momencie brzoza bardzo, bardzo pomoże. Lipa bardzo pomoże. Ale też rozmaite zioła bardzo pomogą. Oczywiście nie możemy przez trawę czyścić na przykład się na babce lancetowatej, no bo trawa jest w ciągu w permanentnym kontakcie z babką lancetowatą czy z innymi ziołami, ale krzewy już pomogą, drzewa pomogą. Czyli nasza ogólna kondycja Ziemi nie jest taka dobra, jakby nam się wydawało. I ten nasz entuzjazm jest nieuzasadniony generalnie. Nieuzasadnione jest jak gdyby twierdzenie, że Ziemia chce nam pomóc. Ziemia jest w stosunku do nas w miarę obojętna. Dlaczego? Dlatego, że no nie uznaje nas jako przedstawiciela gatunku Ziemi. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? No to jest właśnie problem. Czy kim jesteśmy? No to jest dosyć ważne pytanie. No, ta obserwacja mówi o tym, że nie należymy do jurysdykcji Ziemi, a jeśli już należymy, to tylko w ograniczonym zakresie.
Jeżeli tak, no to należałoby zastanowić się, kim tak naprawdę jesteśmy. Czym jest nasz genom? Jak to się stało? Jak to się stało, że mimo tego, że się rodzimy na Ziemi, umieramy na Ziemi, Ziemia nie chce nam pomóc? Oczywiście możemy ją zmusić do pomocy. Są rozmaite sposoby na to, na przykład używanie ziół. No, jesteśmy nauczeni, żeby wszystkie zioła jak gdyby zjadać, po prostu wszystko wrzucać do tygla, kwasu solnego, żółci i jeszcze innych jak gdyby dziwnych substancji, na przykład jakichś takich trzustkowych historii i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście co my robimy? Jak gdyby niszczymy to, co jest cenne w ziele, no, ale tak nas nauczono. Tak nas wymanewrowano, że tak musimy używać. Oczywiście jest to totalna głupota, bo w tym momencie zioła pomagają minimalnie, a mogły pomóc bardzo mocno. Więc metoda na używanie ziół jest inna. Metoda jest taka, że jeśli na przykład chcemy, żeby nam pomogła babka lancetowata, wspomniana przeze mnie, albo nasturcja, albo na przykład arcydzięgiel, no, tych ziół mogę wymienić jak gdyby setki, no to metoda jest zupełnie inna. Zrywamy cały krzak razem z korzeniem. To jest bardzo ważne tutaj, żebyśmy mieli korzeń do dyspozycji. Wkładamy go do umywalki, cały krzak. Odrywamy jeden lub dwa listki. Przykładamy w miejscach, w którym jak gdyby czujemy dyskomfort i polewamy wodą. To zaczyna działać. To działa już bardzo mocno. A możesz pokrótce wytłumaczyć, na czym polega ta metoda? Jaka jest zasada tego? Zasada jest bardzo prosta. No, tak jak możemy sobie wyobrazić, że na przykład gdyby coś nam odcięło rękę, no to ta ręka żyje jeszcze przez 10-12 godzin, na co mamy dowody jak gdyby kliniczne, że jeśli taką rękę weźmiemy sobie pod pachę, pójdziemy do szpitala i poprosimy o przyszycie, no to dobry chirurg przyszyje, połączy ścięgna, połączy żyły i wszystko się jak gdyby odrodzi, czyli ręka przyjmie się, zacznie funkcjonować. No, no, możemy domniemywać, że nasz organizm podtrzymuje życie ręki przez 10-12 godzin. Dłużej nie będzie podtrzymywał, dlatego że wejdą systemy gnilne, czyli rozmaite systemy bakteryjne. Jeżeli już to wiemy, no to wyobraźmy sobie, że roślina tak naprawdę nabiera mocy, kiedy ma na sobie wodę, kiedy jest polewana, co nie jest żadną tajemnicą, bo każdy, kto wsadził parę ziaren do ziemi, wie o tym, że jeśli nie podleje, to źle nie wzejdzie. Czyli tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie cudownym, czyli takim fenomenem, że roślina pobiera coś z powietrza i z ziemi. Ja nazywam to fenoidami. Są to takie mieszaniny jak gdyby oddziaływań i energii, czasami życia, nie? Które jak gdyby w swojej kompozycji potrafią jak gdyby no, bardzo mocno pomagać roślinie. No więc jak już to wiemy, że woda pomaga roślinie, pozwala jej ściągać te owe fenoidy, ściąga je i z ziemi, i z nieba. Potrafi nawet te fenoidy ściągnąć z nas i to jest ciekawe, ale to nie jest dla nas niekorzystne, o czym będziemy rozmawiali później, bo to jest ciekawe. No to jeżeli ona broni swoich listków, ta roślina polewana, to ona będzie broniła te listki. Jeżeli będzie broniła te listki, a listki będą na przykład na naszym kolanie, czy na przykład w naszej pachwinie, czy na przykład pod gardłem, czy na muszczku, czy na sercu, no to broniąc swoich liści, roślina będzie oczyszczała liście, a w ten sposób będzie oczyszczała i nas. Oczywiście, że znowu jest to jak gdyby taka metoda przechytrzenia jak gdyby ziemi, albo struktur ziemi, albo tego wielkiego, pięknego mechanizmu, gdzie roślina pomaga roślinie. Aczkolwiek tutaj znowu musimy dojść do jednej smutnej kwestii, że jest blokada między trawami a drzewami. Między trawami a krzewami nie ma blokady, ale między trawami a drzewami jest blokada. Coś blokuje połączenie traw i drzew. Notabene należy też jak gdyby wziąć pod uwagę, że trawy mogą nam wspaniale pomóc. Wystarczy wykopać parę źdźbeł, kilkanaście może kilkanaście jak gdyby całych traw razem z korzeniami.
włożyć je jak gdyby do umywalki, polewać, a parę listków przykładać do siebie. W tym momencie trawy mogą bardzo pomóc. Nawet bardzo, bardzo pomóc. Ciągle pamiętajmy o tym, że trawy są bardzo wysoko energetyczne. Trawy potrafią ściągać jak gdyby energię. No, dowodem na to jest krowa, która je tylko trawa, a potrafi ważyć tonę. A skąd wiadomo, gdzie przykładać miejsca? Gdzie przykładać te konkretne listki i do jakich miejsc? Bo to też na ten temat masz dużą wiedzę. I jak zauważyć? No zdecydowanie przykładamy je w punkty akupunkturowe. Akupunkturowe, no, w punkty meridianowe, w punkty powięziowe. Oczywiście medycyna chińska czy ajurweda jak gdyby opisuje te punkty. Moim zdaniem to nie są ciekawe punkty. To też jest dziwna rzecz, to nie są ciekawe punkty. No, kiedy pomaga akupunktura? Kiedy niszczymy te punkty, nakłuwamy. Oczywiście możemy twierdzić, że wprowadzamy jakieś wibracje czy regulacje systemu nerwowego, ale myślę, że to nie jest prawda. Nie robimy tu żadnej regulacji, po prostu niszczymy pewne komórki i w tym momencie to nam może pomóc. Oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, bo niszczymy je fragmentarycznie, gdybyśmy zniszczyli je bardzo precyzyjnie, no to w tym momencie pomoc mogła być lepsza. Ale to też nie jest takie wprost i oczywiste, bo znowu tutaj mamy jak gdyby przedziwne uwarunkowania boczne, że w pewnych momentach to nam zawsze pomoże, ale czasami może troszeczkę zaszkodzić, czyli możemy czuć dyskomfort. No, nie należy im się przejmować, dlatego że organizm błyskawicznie unormuje ten dyskomfort. Więc jak już mniej więcej wiemy, jak mniej więcej Ziemia nas traktuje, no to w tym momencie musimy sobie wybić może z głowy takie pomysły, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, albo że wszystko jak gdyby tutaj na Ziemi rośnie po to, żeby nam służyć. Bo być może to jest początek jakiegoś wielkiego matriksu, no, oszustwa. Czyli jesteśmy najeźdźcami tej Ziemi? Ziemia tak. Była kiedyś niezależnym organizmem, tak. Niezależną cywilizacją. Tak. Rozumiem. Możesz czyli to przybliżyć? Czy my jesteśmy najeźdźcami? No tak. Tak i nie. Wszystko jest dualne. Tak samo jak dualny jest mózg i umysł. No, mózg jest jak gdyby materią, na której zaczepione jest coś, co jest eteryczne, więc jest to dualne. To też jest bardzo ważne rozróżnienie, bo jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, to nie zrozumiemy tego, co, o czym będziemy dalej rozmawiali. A więc no, historia wydaje się nieprawdopodobna, jeśli on się zaczyna opowiadać. Powiedziałbym, jest to teoria świra albo teoria nonsensu, ale przyjmijmy ją, dlatego że dowody na zachowanie się Ziemi wobec nas są jak gdyby jasne. Notabene teoria ziół w ten sposób stosowanych może być no, doskonałą praktyką medyczną, dużo lepszą niż stosowanie antybiotyków, które jak gdyby są chemiczne, potrafią wiązać pewne życie, no ale wiążą życie, które nie wybiera, no, zabija wszystko, i dobre, i złe. No, tu mamy jak gdyby przykład wyjałowienia przez antybiotyki. Już nie mówiąc o rozmaitych metodach chemioterapii czy interferonie, które jak gdyby, no, potrafi degenerować nasz jak gdyby genom. Do czego to wszystko zmierza? No. Więc może tak, kim jesteśmy tu na tej ziemi pośród przyrody, pośród roślinności, ziół, zwierząt, kim my jako ludzie jesteśmy? Tutaj już wypowiem jak gdyby coś, co samego mnie przeraża albo zdumiewa, że no nie jesteśmy do końca ziemianami. To znaczy nosimy w sobie jak gdyby sekwencje genetyczne czegoś, co wykracza poza cywilizację Ziemi. No, jest to bardzo nieprzyjemne stwierdzenie. Aż nie chcę mi się go wypowiadać, ale tak jest. O tym jestem już przekonany. W związku z tym, że 7 lat jak gdyby pracuję dłońmi, czyli próbuję dłońmi jak gdyby określić rzeczywistość,
to kształty coś pokazują. Nie będę o tym specjalnie się rozwodził, dlatego to nie jest specjalnie ciekawe. To przeczulenie dłoni może u niektórych występować, u niektórych nie występować. Z reguły jesteśmy znieczuleni na rozmaite doznania, więc jak gdyby nie bardzo wiemy, co się dzieje, ale wiemy, że coś się dzieje. Więc przyłóżmy, że to jest tak. Załóżmy, że to jest tak. Że była sobie jakaś istota praziemska, która dała pewnego rodzaju początek. Załóżmy, że ktoś lub coś mitochondrialnie skrzyżował człowieka z szympansem. Albo nie człowieka, no bo trudno być, bo człowiekiem jesteśmy dzisiaj, no ale umówmy się, że będziemy mówili o praczłowieku, że coś w rodzaju praczłowieka zostało skrzyżowane mitochondrialnie z szympansem. Co to znaczy? No to znaczy, że do jajeczka jak gdyby załóżmy szympansa, samicy szympansa trafił plemnik praczłowieka. Oczywiście w tym momencie nasze genomy są absolutnie zbliżone, bo to są genomy mitochondrialne, my nawet nie zauważamy wielkiej różnicy, znaczy nauka nie zauważa. Czyli jeśli do szympansa doszło jajeczko... Szympansa jajeczko. Tak. To znaczy, że ktoś to zrobił z zewnątrz. Ktoś to zrobił z zewnątrz. W tym momencie powstała coś bardzo dziwne, jak gdyby hybryda, bo nasza zgodność z szympansem jest 99,5%, nawet 99,6 albo 7%. Więc wydawałoby się, że genom jest ten sam. No ale tak twierdzi nauka. Dlatego, że nauka jak gdyby próbuje wszystko zobaczyć, a nie zrozumieć. Czego dowodzą znaleziska archeologiczne, które generalnie nauka nie uznaje. Ale no jest właśnie, tego O tym możemy sporo. Później, za chwileczkę porozmawiać, bo w tej chwili ważną jest kwestia, ta pierwsza kwestia. Czyli jeżeli mamy niby ten sam genom, a nie jesteśmy w ogóle do siebie jak gdyby podobni, to znaczy, że o genomie decyduje coś innego. I teraz jak gdyby znowu odwróćmy zasadę, czyli przyjmijmy, że genom nie jest jak gdyby, zapisem informatycznym, tylko jest jak gdyby taką maszynką do ściągania informacji genetycznej. Mhm. To jest zupełne odwrócenie myślenia. Czyli to nie jest zapis, dlatego że zapis waży i gdyby każda cząsteczka miała pełny zapis genomu, to byśmy ważyli po parę ton. Dlatego, że informacja zawsze waży, ale genom jest jak gdyby pewnego rodzaju jak gdyby sekwencją, która uruchamia takie generatorki albo takie, powiedzmy, nie wiem, rolery, które ściągają potrzebną informację. Jeżeli jest na przykład komórka skóry, która ma na przykład cały genom, to ona i tak ściągnie tylko pewną część informacji. I do tego potrzebne są te generatorki. Genom właśnie jest taką funkcją tych generatorów, czyli jak gdyby taką funkcją geometrii, która ściąga informacje. Czyli tak jak w komputerze, to co jest potrzebne do wypakowania się, wypakowuje. No właśnie, czyli przyjmijmy, że informacja genetyczna jest chmurą, a nasz genom jest jak gdyby komputerem, który przyjmuje tą informację, którą ma przyjąć, którą reguluje sekwencja danej komórki. Czyli można założyć, że coś nami steruje z zewnątrz cały czas? No, steruje nami informacja genetyczna. To ona nam mówi, jak komórka się powinna zachowywać, kiedy ma umrzeć, kiedy ma się rozmnażać, kiedy jak się leczyć. No ale tutaj bardzo ważne jest jak gdyby określenie, słuchaj, że skoro są te rolery, to pytanie, ile one mają stopni swobody. Więc z tego co ja się orientuję, mają od 3 do 6 stopni swobody. Co to znaczy? To znaczy, że jak gdyby w trzech przestrzeniach pracują lewo lub prawo skrętnie. No, bardzo ciekawa jak gdyby historia, dlatego że w tym momencie możemy mieć 100% genetyki, na przykład zmierzenia genetycznego na przykład do szympansa, a możemy być zupełnie innym tworem. I w tym momencie nauka nie zobaczy żadnej różnicy, bo nie zobaczy po pierwsze skrętności naszego genomu, a po drugie jak gdyby stopnia swobody, czyli jak gdyby umieszczenia w przestrzeni. Tak jak mamy trzy osie opisujące rzeczywistość, tak samo mamy 3 stopnie swobody plus skrętności, czyli możemy powiedzieć, że to jest 3 razy 2, 6.
Czyli? Czyli jak gdyby wniosek ciągle ten sam, że jeśli na przykład bierzemy muszlę Turturelli i widzimy, że ona ma 93% zgodności z naszym genomem, no to w tym momencie na pewno możemy się po głowie drapać, jak muszla Turturelli albo ślimak Turturella powinny być do nas podobne. Powinny być najmniej dwie nogi, albo dwie ręce, albo głowę, a przecież jest to ślimak. To zupełnie wygląda zupełnie inaczej, a zgodność jest 93%. Co więcej, muszle z mezozoiku, czyli 300 milionów lat temu, czy nawet 400 milionów lat temu, ślimaków podobnych do Turturelli, miały zgodność 91-92%. Znowu jak gdyby przypuszczenie, że prawdopodobnie to ten praczłowiek pochodził właśnie od ślimaka Turturelli, więc są to być może dla nas bardzo ważne muszle. Bardzo łatwo sprawdzić to, kupując sobie parę czy kilkanaście muszli i pukając je wodą. Reakcja będzie natychmiastowa w organizmie. Czyli one oddziaływują na nas, czyli jest pewne zbliżenie genetyczne. No i skoro już wiemy coś takiego, że jesteśmy jakimś dziwnym tworem mitochondrialnym szympansa i praczłowieka, no to zadajmy sobie pytanie, kto tego dokonał i po co? I czy miał w tym jakiś cel? Właśnie, czy miał w tym jakiś cel? W związku z takimi niepokojącymi informacjami, jak na przykład tam to, że papież na przykład w jakiejś encyklice mówi nam o tym, że są obce cywilizacje na Ziemi, przyjmijmy, że są. Że Dalai Lama też nas jak gdyby już uprzedza, że one są, no przyjmijmy, że są. No ale nie mamy co aż tak bardzo wierzyć tym zacnym osobom. Dość nieciekawej prowidencji, uwierzmy znaleziskom archeologicznym, uwierzmy czaszkom na przykład, które wyraźnie pokazują nam, że to nie są twory Ziemi. Że mitochondrialnie tak, ale po ojcu nie, po plemniku nie. Być może na tym właśnie cała zabawa polega, że po matce przyjmujemy jak gdyby 99% ustawienia genotypu, a po ojcu przyjmujemy skrętności. Czyli taka zabawa w Boga, bo generalnie, jeśli wracając do papieża, Franciszek XVI chyba w jednym z takich swoich wypowiedzi stwierdził, że nie ma Boga, że Bóg nie istnieje, a my jesteśmy szaleńcami. Tak naprawdę. Znaczy my nie jesteśmy szaleńcami. To znaczy, ja to odebrałam, że jesteśmy ogłupiani. No, zdecydowanie miał rację, bo mogę tutaj z dużą pewnością, w zasadzie z pewnością 99% stwierdzić, że Stary Testament został przywieziony na Ziemi, dany nam w prezencie, po to, żeby nas jakby potumanić, no, wpoić w nas jak gdyby absolutnie karkołomne zasady myślenia. No to o jednej już wspomniałem. Czyli no, coś nas stworzyło na obraz i podobieństwo swoje. No, co z tego wynika? No oprócz, nikt nie wie co do tej pory. No tak, oprócz dumy i pychy z tego nic nie wynika. I duma i pycha jak gdyby niszczy nas. Ignorancja. Następne stwierdzenie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. No przecież jest to totalną bzdurą. Dlaczego mielibyśmy czynić sobie ziemię poddaną? A może lepiej ją się ułożyć, wejść w synchronizacji. To, o czym mówisz, przyroda, obserwować przyrodę. Obserwować przyrodę, zastanowić się dokładnie, na jakich zasadach ona działa. Oczywiście w naszej ignorancji my nie obserwujemy przyrody. My ją przyjmujemy jako założenie. Nie, my ją badamy, ale nie obserwujemy. Nam się wydaje, że jak zrobimy coraz większy mikroskop, no to zobaczymy więcej. No, myślę, że gówno zobaczymy. Dlatego, że skrętności nie zobaczymy. A być może skrętności, czyli jak gdyby to, co dostajemy po ojcu, jest ważniejsze niż tylko czysty wygląd genotypu. Czyli tak zwany inkubator. Oczywiście przepraszam wszystkie kobiety, ale no niestety tak to wygląda. No myślę, że właśnie tak to wygląda, że właśnie plemnik jest mały, niedorozwinięty, ale określa skrętności. I tu jest cała tajemnica jak gdyby poczęcia. Oczywiście my w tej chwili zaczynamy tym bardzo mocno manipulować, bo bodajże wczoraj usłyszałem taką informację, że jakaś kobieta miała jakiś defekt jaja, więc
Ale mitochondrium było jej dobre, więc resztę wyrzucono, wstawiono z innej kobiety i w tym momencie doszło do zapłodnienia i urodziło się zdrowe dziecko. Co to znaczy? Że te eksperymenty są praktycznie... Były przeprowadzane jeszcze w czasach wojny, bo to były początki. Tak, w czasach wojny, ale być może... Ale i być może wcześniej. Być może wcześniej. To znaczy, że jest to możliwe. No więc dochodzimy, że prawdopodobnie jest jakaś siła, która no, przywiozła nam Stary Testament, wpoiła nam jak gdyby mnóstwo złego myślenia, albo nieprawidłowego myślenia, skrzywiła nam naukę. Zaśniła nas w jakiś sposób. Zaśniła nas, o piękna, zaśniła, piękne określenie. I doprowadziła do tego, że nam się wydaje, że rządzimy światem, a tak naprawdę to według mnie światem rządzą grzyby i drożdże. Dlaczego? Dlatego, że no, wychowujemy je, no, one wpływają na naszą psychikę. Jeżeli mamy tego dużo w swoim organizmie, to podejrzewam, że też potrafią zniewolić nasz umysł. Ale pytanie jest takie, czy akurat grzyby i drożdże miały takie mechanizmy, żeby tego dokonać? Nie. Nie. To jak patrzymy na archeologię i widzimy rozmaite dziwne budowle, rozmaite dziwne pola lądowań, to możemy się domyśleć, że ktoś odwiedza naszą planetę. Jest to zbyt zaawansowane, jeśli chodzi o... Tak, tym bardziej, że no, wywiady doktora Nerudy z jakiejś agencji amerykańskiej mówią wyraźnie, że no, są kontakty z obcymi cywilizacjami. No to już potwierdza, ostatnio i Putin potwierdza, i NASA. No więc jeżeli oni to potwierdzają, prawdopodobnie mają te potwierdzenia, no, to znaczy były kontakty. Oczywiście im się wydaje, że są kontakty pokojowe. No, nie bardzo wierzę w to, dlatego że nawet z naszej historii nie zdarzyło się coś takiego, żeby cywilizacja, która wyższa wchodziła w relacje z niższą cywilizacją, żeby jak gdyby nie korzystała z tego. Czyli niejako jest to prawo dżungli, tak no, zwane. Jest to prawo dżungli, oczywiście, że tak. Więc, czyli silniejsza jednostka, ta, która ma większą wolę, chęć życia, no, po prostu. Jak ja to widzę? No widzę to tak. No, i tutaj zaczyna się już jak gdyby bardzo dziwna opowieść. Że tych cywilizacji, jak gdyby, które nas odwiedzały, nie jest jedna, a jest ich 12. No to sporo jak na... No sporo jak na jednego... Na jedną ziemię. Jak na jednego biednego praziemianina. Dodatkowo jeszcze praziemianina skrzyżowanego ze świnią, czyli z małpą, ale później z sekwencjami świni. Więc jest to sporo. Znaczy, nauka to odkrywa pomału, bo znaczy nawet nie pomału, no bo przeszczepiają przecież zastawki serca ze świni, tak, więc musimy być z tym tak. W jakiś sposób kompatybilni. Tak, nam się wydaje, że świnia nam pomoże w przeszczepach, no myślę, że nam nie pomoże, on tylko zaszkodzi, no ale łudźmy się. Tak no jemy mięso wieprzowe, jesteśmy taką kulturą. Niektóre kultury nie jedzą. Nie jedzą, mięso, tak, Żydzi nie jedzą. Mają zakaz, no nie tylko Żydzi, ale na przykład Arabowie. Tak, też. To jest bezwzględny zakaz jedzenia jak gdyby świni, bo jest nieczysta. No, z tak. Czego to wynika? No, z tego, co powiedziałem, że mamy sekwencję, więc jaka jest konsekwencja? No, również koszmarna, dlatego że używając białek świńskich doprowadzamy do pewnego rodzaju choroby prionowej, bo przecież uprawiamy kanibalizm. No to jest ciekawe stwierdzenie, powiem, nawet, no. Że rewolucyjne. Na czym to polega? No polega to na tym, że te białka jak gdyby nie przetrawione odkładają nam się w tłuszczu i tak dalej, kurde, i tworzą jak gdyby zapis genetyczny określony. Co więcej, są to białka, a jak wiemy, białka przynoszą informacje, więc na białkach bardzo łatwo jest zapisywać informacje. Notabene sperma też jest białkiem. Czy jest informacją, czy jest to struktura, która potrafi jak gdyby nieść informacje, zaczepić informacje, ściągać informacje. Oczywiście, jeżeli tak jest, to ta informacja może być podana właściwa lub niewłaściwa. Więc czym jest niewłaściwa informacja? No, nazwijmy ją wirusem. Więc jak gdyby są wirusy materialne, czyli jak gdyby złożone z cząstek materii, z bardzo dużą informacją, ale są wirusy eteryczne. Tutaj znowu jest jak gdyby problem, dlatego że zakwestionowaliśmy pojęcie eteru, czyli to pojęcie czwartego stanu materii, które określili Grecy,
którzy wierzyli w to i to, co się budowało, myśmy to jak gdyby skreślili. Dlaczego skreśliliśmy? No dlatego, że trzeba być głupi. Komuś ten eter wyraźnie nie pasował. Nie pasował. Co więcej, nawet twierdzę, że... Jakby zabrał z większej całości jakiś element, który był bardzo istotny. No najważniejszy. Tak. Najważniejszy. Właściwości eteryczne materii, jak gdyby, no, mówią o oddziaływaniu materii na nas. Zresztą osoby troszkę wyczulone wyczuwają, jak działa cynk na nie, jak działa miedź na nie, czy chrom. Czyli tutaj dochodzimy do ważnego punktu, bo to możliwe, że można nazwać taką trochę teorią spisku, o której niektórzy się nie wyrażają bardzo niepochlebnie, niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą, ale że być może są jakieś elity, które wiedzą, jaka jest prawda, ale świadomie ją ukrywają przed... Myślę, że są manipulowane. Myślę, że nie wiedzą, jaka jest prawda, bo prawda jest jak gdyby deficytowa. No, do prawdy nie można dopuścić. Nawet elity się dopuszcza do prawdy. Ale myślę, że elitami można manipulować. W zamian za co? Na przykład za status życiowy. Czyli oni... Czyli są również subtelnie kuszeni. No oczywiście. No, kuszenie tutaj, kuszenie, manienie jest jednym z elementów przyrody. No, tak samo niektóre zioła działają. Okłamują nas. To prawda. Subtelny fiołek na przykład, który nam... Subtelny fiołek, który nas wabi zapachem, tak de facto ma nam do przekazania parę niepotrzebnych grzybów, które przerzuca na nas, broniąc się. A więc jest to normalny mechanizm jak gdyby natury, przyrody, nie ma co się jak gdyby dziwić temu. Także kłamstwo, oszukiwanie czy manienie jest jednym z elementów naszego instynktu przetrwania. O czym doskonale wiemy wszyscy. No, jak się zastanowimy, ile razy żeśmy skłamali, no to pewnie to włosów zabraknie. Nawet podejrzewam, że to osoby najbardziej szlachetne. Wracając. No i teraz wypowiem szybko kawa na ławę, żeby już jak gdyby nie ciągnąć tego, aczkolwiek tutaj jest bardzo wiele jak gdyby jeszcze tematów bocznych, na przykład jak działają kolce w roślinach. Temat absolutnie fenomenalny. Kolce oczyszczają rośliny. Czyli kolce akacji oczyszczają akacji. Możemy pójść dalej. Kolce mimozy oczyszczają mimozy. Kolce róże oczyszczają róże. Bo to jest taki mechanizm. Wyrzucają. Odrzucają od siebie. Spychają. A róg nosorożca oczyszcza nosorożce. Nosorożec nie może żyć bez rógu. W tym momencie jest podatny na wszelkie infekcje. I oczywiście to, że my w swojej niebywale wielkiej głupocie ten róg jak gdyby niszczymy, mielimy, szukając jakiegoś dziwnego afrodyzjaku. Oczywiście jest to substancja bardzo korzystna dla nas, ale zapominamy o jednym, o geometrii. Geometrii tego, co powstało, co stworzyło róg nosorożca. Jak to działa? No w najprostszy sposób. No wystarczy taki róg mieć i na przykład polewać wodą, to będzie działało. No ale tu już... Oczywiście tutaj nie namawiam na zabijania nosorożców, bo to jest jak gdyby bzdurą. Za to oczywiście, jeżeli takie zwierzę umrze, to ten fragment jest ważny. Oczywiście niezmielony, ale to mogą działać też jak gdyby inne rogi, więc rogi czy temat strasznie ciekawy. Podejrzewam, że sporo niedomagań grzybicznych czy nowotworowych możemy na przykład wyleczyć w prosty sposób, na przykład wkładając kolce, na przykład mimozy, na przykład czy tarniny, na przykład do mydła i polewać to wodą. W tym momencie jak gdyby sporo substancji grzybicznych, jak gdyby jesteśmy w stanie wyrzucić po prostu. No nie substancji, no życia. Bo ale... tu dotykamy fenomenu życia, że życie jest eteryczne. Nie jest inne, jest eteryczne. Nikt nie znalazł do tej pory cząsteczki, która by mówiła o tym, że ona jest właśnie życiem. Czyli życie jest eteryczne. Ono może być zaczepione na komórce, na cząsteczce, na pyle. Następna ciekawa kwestia. Co to jest życie na pyłach? Myślę, że zrobimy odcinki tego, co mówisz, bo tego jest tyle. Na razie jak gdyby mówię ogólnie, a teraz przejdę do sedna sprawy i zakończę swoją pogadankę. Czyli jak gdyby opowiem o tym, jak to mniej więcej wyglądało. No więc z tego, co wiem, dalej mówię historia wszystkiego i niczego. Mniej więcej 630 tysięcy lat temu Ziemię najechała cywilizacja numer 1.
Nazwijmy ją w porządku chronologicznym, dlatego że tak one same się nazywają. Jak ona się nazywała? No, to ciekawe. Z tego co wiem, nazywała się Amenh. Amenh. Cytat numer jeden. Byli to panowie siedmiometrowi, którzy rozpoczęli całą tą jakby pacyfikację albo kolonizację ziemi. Tak to można nazwać. No, tą cywilizację mamy genetycznie, dlatego że oni również jakby pozwolili sobie na to, co powstało z szympansa i człowieka, wpuścić swoje jajeczko. Dlaczego? Dlatego, że daje nam pewnego rodzaju więź wobec nich. Po co im jest ta więź? No po to, żeby nas doić. No przecież chodzi o to, żeby stworzyć jak gdyby dobre stado do dojenia. Na przykład 6-miliardowe stado jest niezłym polem do dojenia. Dobrze, lećmy dalej. Później pojawiła się cywilizacja 2, która również weszła w mezalians genetyczny z nami. Byli to obywatele metr 20, no być może ci kosmici, których czasami widzimy na filmach, no, to właśnie jest cywilizacja numer 2. Ona nazywała się Repilon. Taka jest jej nazwa, Repilon. Nie reptilianie, tylko Repilon. Jest to bardzo wysoka cywilizacja, bardzo wysoka. Później pojawiła się cywilizacja numer 3, aczkolwiek ta była bardzo zbliżona do praczłowieka, więc nie mogła wejść jak gdyby w koneksje genetyczne, dlatego że coś by nagle nam na czas urosło, czyli jak gdyby trochę byśmy za dużo myśleli. nie do przyjęcia, no więc ona funkcjonowała, w zasadzie przy cywilizacji numer 2 jak gdyby funkcjonowała. W tym samym też czasie mniej więcej, bo to mniej więcej jak się pojawiła jedynka, to minęło 2-3 lata i pojawiła się od razu dwójka, trójka i czwórka. Czwórka nieprawdopodobnie wysoka cywilizacja. Nieprawdopodobnie, ale też dla nas jak gdyby najbardziej nieprzyjemna. Dlatego, że ona zrobiła sobie proceder zdojenia nas. Cywilizacja numer 4. O pięknej nazwie. Korteum. Panowie od 2,20 do 3,10. Chudzi, szczupli. Dość podobni do nas. Nawet bardzo do nas podobni. Notabene cywilizacja numer 3 jest również do nas podobna. Jest bardzo humanoidalna. To są panowie około 4 metrów wzrostu. I panie. Aczkolwiek pań tutaj niewiele na ziemi się pojawia, to panów się wielu pojawiło. Oczywiście, dlaczego tak się stało? Szybciutko wypowiem. Dlatego, że praziemianin był tworem Ziemi o obdarzonym nieprawdopodobnymi możliwościami. No właśnie, bo nasuwa się pytanie, dlaczego ta Ziemia jest taka cenna? No, cenna jest dlatego, że jest producentem życia. Częściowo świadomości, częściowo sfery umysłu. Jest producentem. Jest fabryką. Fabryką życia. Mam wrażenie, że takich planet jak Ziemia jest może 6, może 7 w naszej galaktyce, a galaktyką jest wszystko to, co widzimy. Czyli tu nie rozróżniamy Andromedy, Oriona czy innych, tylko to wszystko, co widzimy, jest tu jedną galaktyką, jedną przestrzenią. Częściowo powignaną w Mobiusy, przedziwne twory, Mobiusy. Mobiusy jak gdyby są tworami uniwersalnymi, jak gdyby są takimi tworami, po których jak wejdziemy na powierzchnię, będziemy chodzili cały czas dookoła, przejdziemy, nigdy z niej nie zejdziemy. Więc ale o tym znowu jak gdyby nie będę się rozwodził. Ważne jest to, że jesteśmy przy czwartej cytacji Korteum. Tak. Jest ona genetyczna. Czyli znowu nastąpiło jak gdyby skrzyżowanie do jajeczka czegoś, co było, wszczepiono jak gdyby plemnik tej cywilizacji. Oczywiście mając pełną świadomość tego, co się robi, czyli jak gdyby tworząc rozmaite ograniczenia, albo tworząc rozmaite ograniczenia, z reguły eteryczne. Co więcej, żeby nam za dobrze nie było, wprowadzono rozmaite jak gdyby twory żyjące, czyli wszczepiono w nas pasożyty, określone bakterie, określone grzyby, określone, zmodyfikowane drożdże, po to, żeby nam nie było za dobrze. Bo z tego co wiem, to organizm praziemianina potrafił funkcjonować w materii około 4000 lat. Jakie miał właściwości? No, nieprawdopodobne właściwości. No, potrafił lewitować, potrafił
funkcjonować pod wodą do 3-4 godzin, stąd to skrzela, które mamy po nim. Potrafił działać na zasadzie antygrawitacji, czyli siłą umysłu podnosił 6 ton do 6 ton. I tak dalej, już nie mówiąc o telepatii, już nie mówiąc o innych magicznych, zupełnie niewyobrażalnych dla nas cechach. Praziemianin to tym wszystkim dysponował. Dlaczego? Dlatego, że on był powołany jako strażnik, strażnik Ziemi. Czyli ten, coś w rodzaju takiej cywilizacji, która nadzorowała jak gdyby Ziemię, świat roślin, coś. Oczywiście no, było to potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że Ziemia nie mogła dokonać sama podpalenia. Za to przy pomocy jak gdyby, tego typu cywilizacji można było przesuwać pewne rzeczy, no, regulować pewne rzeczy, spiętrzać, podpalać, gasić. No, wszystko to, co w przyrodzie było potrzebne. Albo nazwijmy to, potrzebne to było dla logos Ziemi. No, logos Ziemi. No. Nie kryję, że Ziemia zdecydowanie jest tworem logicznym. Na ile wyrafinowanym, tego nie wiem. Myślę, że nie, że jest to bardzo prostolinijny twór. Więc znowu mamy cywilizację numer 4. No i w związku z tym, że pojawiła się taka cywilizacja praziemia, no to ona zrobiła się bardzo łasym kąskiem. Bardzo łasym kąskiem, jak gdyby, dla obcych cywilizacji, bo z tego co wiem, to dzisiaj cywilizacja numer 1, czyli Amen, funkcjonuje jako właśnie mieszanka praziemianina i cywilizacji numer 1. Czyli umarły, jak gdyby, egzemplarze czyste w cywilizacji pod tytułem 1, a zostały, jak gdyby, no, mieszanka. Czy to jest klon? Nie, to nie jest klon, to jest mieszanka cywilizacji, więc jak gdyby poprzez to skrzyżowanie cywilizacja numer 1 nabrała nowych właściwości. Przez siebie samych im nie blokowała. No dobra, i to wszystko działo się mniej 630 tysięcy lat temu, aż nastąpił okres człowieka tak zwanego nadlęckiego, gdzie wpadli na następny szatański pomysł, i to jest już szatański pomysł, absolutnie jak gdyby genialny, że wprowadzili cywilizację numer 5. Ona nazywa się Mahtuha'i. Łatwa konotacja jak gdyby z Hawajami. Mahtuha'i i ta cywilizacja, no to będę na Hawajach wierzy się w wyższe ego i tak dalej, i tak dalej. Nawet tam się wierzy, że można się dogadywać z tym ego. Oczywiście to można bardzo, bardzo, bardzo jasno wyjaśnić, ale to musimy dojść do szczegółów. Pojawia się Mahtuha'i bardzo, bardzo zbliżona do praziemianina, więc tutaj ta mieszanka spowodowała to, że wrosły nam płaty czołowe. A jak wrosły nam płaty czołowe, zaczęliśmy myśleć. I rozpoczęła się era nowego człowieka. Czyli do tej pory byliśmy bez płatów czołowych? Tak. Funkcjonowaliśmy jako takie skrzyżowanie szympansa i człowieka, i trochę świni, plus te obce cywilizacje, ale one sobie to skrzyżowanie wykorzystywały tylko do ssania nas, do tworzenia rozmaitych systemów ssania, między innymi nocnego, głównie nocnego. To cywilizacja 5, jak się pojawiła, no to stało się tak, że zaczęliśmy myśleć. O co chodziło? Chodziło im o to, żeby stworzyć sobie komputery biologiczne. I jeżeli dzisiaj nauka biadoli, że wykorzystujemy 5, 6, 7% własnego mózgu, no to co się dzieje z resztą? No to jest wytłumaczenie. Jesteśmy ich komputerami biologicznymi, czyli mamy ich w sobie. Czyli tak na dobrą sprawę to jest no, przedziwny spór, bo przedziwna walka, bo walczymy z sobą. Z samym sobą, przecież mamy ich. No i tak, żeby skrócić już jak gdyby, no to w tym momencie powstała, jednocześnie pojawia się cywilizacja numer 6, cywilizacja, która nazywa się w bardzo prosty sposób Archat. Stąd joga archatyczna i tak dalej, bo to tak nazywa Archat. Krótko na temat. To jest cywilizacja, która jak gdyby pojawiła się głównie jak gdyby w Indiach. Mieli lekko niebieską skórę. Wzrost mieli rozmaity, od 3 do 5 metrów. No ale ciekawe jest to, że mieli albo 4, albo 6 rąk.
Czyli bogowie. Czyli bogowie, czyli wszystkie te ledyjskie historie są prawdziwe, tak samo jak opisy wojen również są prawdziwe, dlatego że i na tym zakończyły się cywilizacje genetyczne, na szóstce. Dobrze. Dalej już... Dalej zrobimy następną część. No. Ale tylko odpowiem szybciutko, że pojawił się cywilizacja numer 7, my ją kojarzymy z Atlantami słusznie, cywilizacja numer 8, o której niewiele wiemy, cywilizacja numer 9, cywilizacja... Ja mówię cywilizacja sumeryjska albo cywilizacja no sumeryjska. No, tak, czyli tak Anunnaki? Tak to, nie są Anunnaki. To nie są Anunnaki. Anunnaki to jest cywilizacja numer 3. Aha. To jest cywilizacja numer 3. Oczywiście oni nam jak gdyby tutaj pomieszali nasze myślenie. To jest cywilizacja numer 3 Anunnaki. Niegenetyczna. Bardzo chciały być genetyczne, ale nie jest genetyczna. Ale nie jest. Ale nie jest. Cywilizacja numer 8, 9, 10, notabene bardzo ciekawa, ją nazywam cywilizacją celtycką. Cywilizacja numer 11 i 12. Oczywiście walka o stado funkcjonowała, więc zapisy wedyjskie są prawdziwe. Oni również walczyli o stado. I teraz... Co z tym wszystkim zrobić? Zakończmy na tym pytaniu. Dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Do usłyszenia.